odetchnąłeś dzisiaj, przekraczając linię mety, czy odetchnąłeś już w trakcie wyścigu? Tak, to prawda, odetchnąłem dopiero po wyścigu. No trasa jest bardzo trudna, więc w zasadzie do momentu, kiedy nie pokonałem tej ostatniej ścianki, to nie byłem pewny swego. No tutaj w wielu miejscach łatwo jakiś błąd, który może być opłakany w skutkach, dlatego starałem się być skoncentrowanym do samego końca. A trasa tutaj była dzisiaj, w tym roku, trudniejsza niż zwykle, przez to, że była taka sucha sypka, czy po prostu ona zawsze jest trudna? Zawsze jest trudna. Wydaje mi się, że była kapkę trudniejsza niż rok temu, ale odejdźmy kawałek dalej, bo ja słucham tych historii. Właśnie, Karol, to jest zaburza. Tego nie można udostępniać. No tak, więc tak jak mówiłem, no do samego końca starałem się być skoncentrowanym. No i nie ma co ukrywać, że ostatnie dwa tygodnie były dla mnie trudne. Byłeś pod presją? Ale własną presją? Czy pod własną, pod własną presją, bo no nie ma co ukrywać, jakby na przestrzeni ostatniego roku, no to w zasadzie w jakichś tam bezpośrednich rywalizacjach, no to czy to przy okazji Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, no to tylko 2 czy 3 razy przegrałem z Bartem, a tak zawsze wygrywałem, więc no wiedziałem, że jestem pewnie głównym kandydatem do tego, żeby o ten wyjazd powalczyć, no ale to jest sport, wszystko może się wydarzyć. Tak naprawdę te wyścigi były na dosyć krótkim okresie czasu, w związku z czym jakaś, nie wiem, choroba, no mogła pokrzyżować plany, więc tak, no sam przed sobą się trochę stresowałem, starałem się raczej o tym nie mówić, ale spałem zdecydowanie gorzej niż zazwyczaj. No, na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem. Teraz jest tak, że myślisz już tylko o Paryżu, czy myślisz jeszcze o Pucharze Świata, o Mistrzostwach Polski? Czy to będą już takie starty z biegu, a wszystko będzie nastawione na 27 czy 8 lipca? Nie, zdecydowanie no jest po drodze ileś tam wyścigów, w których też chciałbym się dobrze zaprezentować. Sam Paryż odbieram trochę w kategoriach jakiejś nagrody. No ale a właśnie, no, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, no, też fajnie byłoby tam powalczyć jak najlepsze wyniki. Tym bardziej, że masz do obrony 2 koszulki. Tak, to prawda. W sumie 3 koszulki masz w tym roku Mistrzostwa Polski do obrony. Tak, to prawda i co, i w tym roku ponownie Mistrzostwa Polski w Białce. Wiele osób będzie mówiło mi, że ta trasa mi sprzyja, więc no, będę chciał powalczyć o obronę tytułu. Krzysztof, dziękuję bardzo. Dziękuję. I widzimy się na kolejnych zawodach. Tak jest, dzięki, hej.